Witajcie kochani! Dzisiaj pokażę Wam prosty patent na ogórki w zalewie musztardowej. Są to bardzo smaczne przetwory, które idealnie sprawdzą się na kanapki, jak i do obiadu. Sezon na ogórki trwa, więc nie marnuję czasu, tylko zabieram się do pracy. Co będzie mi potrzebne? Ogórki, przyprawy takie jak liść laurowy, ziele angielskie i gorczyca. W pierwszej kolejności zrobię zalewę. Ja robię więcej, więc mam potrojone składniki. Proporcje zalewy to na 1 litr wody 1 szklanka octu spirytusowego 10%, 3 płaskie łyżki soli, 1,5 szklanki cukru, 5 łyżek jakiejś musztardy łagodnej, ja daję stołową. Mieszam do rozpuszczenia i zagotowania. Zaczynam od obrania ogórków. Później kroję je w ćwiartki. Na spodzie daję przyprawy, 3 liście laurowe, 4 ziarna ziela angielskiego, kilka ziarenek gorczycy i układam pionowo ogórki, jeden obok drugiego, aby jak najmniej zostało wolnej przestrzeni. Jeszcze kilka ogórków i słoik mam zapełniony. Teraz wlewam gorącą zalewę. Ogórki powinny być całe zakryte płynem. Następnie zakręcam szczelnie słoik. Pasteryzuję w piekarniku nagrzanym na 130 stopni przez około 15 minut. Ogórki są gotowe do zjedzenia po około 2 tygodniach. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrypcji kanału Prosty Patent.